Wśród nocnej ciszy i wichrów burzy Józef Zakrzewski, chłopak nieduży, tęgawy w barach, stary bandyta, pomyślał sobie, z lipami kwita. Mówi do synów, chłopcy idziemy, rodzinę lipów wymordujemy. Takimi słowami rozpoczyna się uliczna ballada o jednej z najbardziej przerażających zbrodni PRL-u. Jak doszło do tego, że w zaduszki 69 roku życie straciło jednocześnie aż 5 niewinnych osób. Opowiem ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci Historię. Pod koniec lat 60. Rzepin był gromadą w województwie kieleckim. Przez jego środek biegła droga przelotowa, która dzieliła wieś na dwie części – Rzepin pierwszy i Rzepin drugi. Chłopi zajmowali się głównie rolnictwem lub pracą w fabryce samochodów ciężarowych Star w pobliskich Starachowicach. Najbogatszym gospodarzem w okolicy był Józef Zakrzewski, który mieszkał w Rzepinie pierwszym przy wspomnianej jezdni. Mężczyzna posiadał kilka hektarów ziemi uprawnej, duży sad oraz hodowlę koni. Był sumienny, ale zamknięty w sobie i mściwy. Broń, którą potajemnie przechowywał, z pewnością dodawała mu odwagi. Żaden ślub nie mógł się odbyć bez jego bryczki, którą rozwoził weselników. Maniakalna pazerność i buta sprawiały jednak, że nie wywiązywał się z obowiązku dostawy płodów rolnych i zwierząt na rzeź. Ociągał się też z płaceniem podatków od gruntu, co zaprowadziło go przed sąd. Życie osobiste Zakrzewskiego również było dalekie od ideału, chociaż z pozoru wszystko wyglądało zwyczajnie. Mężczyzna ożenił się z niewiele młodszą Heleną i wkrótce powitał na świecie syna Czesława. Niestety jako despota nie uznawał żadnego sprzeciwu. W swoim domu rządził wyjątkowo twardą ręką, która nieraz uderzała jego najbliższych. Był też analfabetą, więc nie przejmował się odpowiednią edukacją chłopca ani kolejnej dwójki dzieci. Doczekał się jeszcze córki Zofii i syna Adama. Braci dzieliła ogromna, bo aż 18-letnia różnica wieku, ale obaj wyrośli na wzór i podobieństwo ojca. Stali się ludźmi pazernymi oraz pozbawionymi skrupułów. Szczególnie niepokojące historie dotyczyły starszego z synów Józefa. Opowiadano na przykład, że kiedy pewnej nocy Czesław wracał do chałupy, dostrzegł nieprzytomnego pijaka i nie znajdując przy nim pieniędzy, w złości obciął mu ucho. Śmiał się potem, że Marian był ładny, ale zrobił go jeszcze ładniejszym. Innym razem przyłapał 6-letniego chłopca, który podbierał jabłka z jego sadu. Za karę zamknął malca na kilka godzin w chlewie razem z świniami. Dziecko nabawiło się takiej traumy, że zaczęło się jąkać i długi czas leczono je psychiatrycznie. Sam Czesław kradł za to, co tylko mógł. Znano go z tego, że wywoził z lasu drewno oraz doił krowy sąsiadów, żeby potem sprzedawać śmietanę z ich mleka. Dorobił się też przezwiska Kurzej, ponieważ niedzielny rosół najchętniej jadł wtedy, kiedy był ugotowany na mięsie z cudzego drobiu. Po wsi krążyły opowieści o jego udziale w napadach na miejscowy sklep GS i ambulans pocztowy. Wszystkie przestępstwa uchodziły mu jednak płazem. W 1954 roku Józef i jego 25-letni syn ukradli z lasu kilkanaście żerdzi. Strażnicy po krótkim śledztwie weszli do ich gospodarstwa, żeby zarekwirować drewno. Zakrzewscy byli wściekli. Wmówili sobie, że towar odebrał im funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa i postanowili się zemścić.
czerwcowego wieczora, kiedy wracali ze Starachowic, zobaczyli na drodze mężczyznę w zielonym mundurze. Czesiek oświetlił mu twarz reflektorem. Był przekonany, że właśnie trafił na poszukiwanego ubeka, więc bez większego namysłu wyciągnął karabin i oddał w jego kierunku 6 strzałów. Kiedy ciężko ranny człowiek umierał, Zakrzewscy dokonali przeszukania, lecz nie znaleźli przy nim niczego, co świadczyłoby o związkach z bezpieką. Kurzej zwyczajnie się pomylił. Kiedy jakiś czas później przypadkowy przechodzień trafił na miejsce zbrodni i zaalarmował pogotowie, ofiara jeszcze żyła. Niestety niedługo potem poszkodowany skonał na skutek wstrząsu pourazowego. Zabitym okazał się niejaki Bolesław Hartung ze Starachowic, który podążał do domu z zabawy tanecznej. Na imprezie pokłócił się z dwoma milicjantami o dziewczynę do tego stopnia, że mundurowi wyrzucili go z lokalu. To właśnie oni stali się podejrzanymi w sprawie. Śledczy niezbyt przejęli się faktem, że funkcjonariusze nosili przy sobie karabiny kalibru 7,62 mm, a przy Hartungu znaleziono nieco większe pociski. Mężczyźni przesiedzieli pół roku w areszcie i zostali wydaleni ze służby. W końcu jednak dla wszystkich stało się jasne, że to nie oni są odpowiedzialni za krwawy napad. Nie było niestety innych poszlak, dlatego sprawę umorzono. Dwaj najstarsi Zakrzewscy mogli poczuć się bezkarnie, a mniej lub bardziej wyimaginowanych wrogów wciąż nie brakowało. Józef pałał nienawiścią m.in. do Jana Rzaczkiewicza z Trzeszkowa, byłego przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej. Despota podejrzewał, że to właśnie przez niego zabrano mu Buchaja, jako należność za niezapłacone podatki. Nocą z 12 na 13 grudnia 1957 roku Józef z Czesławem zakradli się do zagrody mężczyzny i zastukali w okno. Obudzonemu Janowi wmówili, że potrzebują pomocy w naprawie koła u wozu. Rzaczkiewicz, jako dobry obywatel, narzucił na siebie ubrania i wyszedł na podwórko. W tym momencie zetknął się z wymierzoną lufą broni. Zakrzewscy kazali mu wrócić do mieszkania i położyć się na podłodze, a przerażoną żonę i córkę nakryli w łóżkach pierzynami. Po zrabowaniu zegarka oraz materiałów na suknię ślubną i welon wyprowadzili gospodarza z domu. Następnie założyli mu na twarz spódnicę którejś z kobiet, a szyję opletli żelaznym łańcuchem od krowy i poprowadzili do wyschniętej studni. Kiedy zmusili Rzaczkiewicza do pochylenia się nad studnią, Kurzej zadał mu kilka ciosów nożem, po czym z pomocą ojca wrzucił zwłoki do środka. W toku śledztwa ustalono, że zabójcy posługiwali się bronią automatyczną. Jeden z nich pozostawił też na szybie odcisk linii papilarnych, który niestety nie pasował do żadnej z podejrzewanych osób. Pomimo wielu działań operacyjnych, kilka miesięcy później i tę sprawę umorzono, a w oknach Czesława zawisły firanki zrobione z ukradzionego welonu. Ostatnim krwawym napadem, który starsi Zakrzewscy popełnili tylko we dwójkę, było morderstwo Jana Borowca w Rzepinie II. Mężczyzna był wówczas sołtysem, więc zbierał od rolników pieniądze na podatki. Pracował też jako wiejski dentysta, wyrywając obcęgami chore zęby. Nie zdziwiło go zatem, kiedy majowej nocy 1960 roku zobaczył pacjenta z głową zawiniętą w chustę, usłyszał jęki i prośby o pomoc. Kiedy tylko otworzył bramę, dotarło do niego, że to nie z chorym ma do czynienia. Rzucił się do ucieczki, ale Kurzej zdołał wycelować i strzelić z karabinu w prawe biodro Borowca, a Józef dobił go nożem. Ponieważ przerażona rodzina zamordowanego podniosła alarm, Zakrzewscy uciekli. Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych zabójstw, i tym razem nikt ich nie podejrzewał. Sprawa została umorzona w listopadzie.
tym okresie Czesław był już żonaty i starał się usamodzielnić. Każda taka próba spotykała się z wyciągniętą ręką jego ojca. Niestety nie do pomocy, a z dłonią zaciśniętą w pięść. Obrywało się też poślubionej Marii. W końcu bita przez teścia kobieta razem z dziećmi uciekła do matki, która mieszkała około 700 metrów dalej w drugiej części Rzepina. Kurzej nie wyniósł się za nią na stałe. Częściej przebywał pod dachem ojca niż z własną rodziną. Więcej szczęścia miała jego siostra Zofia, której udało się wyrwać z patologicznego domu. Dziewczyna wyszła za mąż, przeprowadziła się do odległych Jadownik i zaczęła nowe życie. Po latach wspominała. Skąpy był ojciec, skąpy. Już dawno, chyba z 8 lat temu dał 5000 i tyle. Budowaliśmy dom, szykowaliśmy gospodarstwo, było ciężko. Zapożyczeni w banku i u ludzi, a on 120 000 zakopał w ziemię. Żeby choć trochę dla córki. Nie, nic, nikomu. Składał, chował po różnych dziurach. Żyli skromnie. Nie pili, nie budowali. A gospodarstwo spore. I sad najładniejszy na całą okolicę. Pieniądze z gospodarstwa i te ukradzione w słoikach zakopane trzymał. Albo w kłębkach wełny na strychu leżały. Chytry był ojciec, chytry. Czesław i Zofia mieli żal do rodzica również o to, że ten wyraźnie faworyzuje swoje najmłodsze dziecko, Adama. Na pierwszy rzut oka chłopak żył uczciwie. Pracował jako monter w fabryce Stara, a swoją pensję oddawał ojcu. Tak naprawdę nie stronił od drobnych kradzieży, ani zdegenerowanego towarzystwa. W czerwcu 69 roku razem z dwoma kolegami został nawet skazany za pobicie do nieprzytomności i ograbienie niejakiego Wiesława. Jak miało się wkrótce okazać, kara nie spełniła swojej funkcji. Adam dopiero się rozkręcał, a jego zasługi dla zbrodniczych przedsięwzięć nie uszły uwadze ojca i brata. Ci mieli już na oku nową ofiarę. Kolejnym celem Zakrzewskich stał się sołtys Mieczysław Lipa, który mieszkał kilometr dalej na uboczu Rzepina II. W ich mniemaniu zawinił tym, że skarżył się na Józefa w sprawie problemu z poborem pieniędzy na należne podatki i asystował w egzekucji komorniczej na sumę 4000 zł. Ten 45-letni mężczyzna swoją funkcję pełnił od dawna z wielkim oddaniem. Był też członkiem zarządu kółka rolniczego w Rzepinie. Na co dzień uprawiał niewielką połać ziemi i dorabiał jako szewc, ciesząc się sympatią oraz szacunkiem sąsiadów. Mieczysław dopiero co wziął ślub cywilny z młodą dziewczyną. Z racji tego, że zgodnie z zasadami wiary para przygotowywała się do ślubu kościelnego, żona nadal przebywała u rodziców. Ukochany często ją odwiedzał, ale nigdy nie zostawał na noc. Nie wracał jednak do pustego domu. Czekała na niego 80-letnia mama Marianna. W charakterystycznym dla regionu gospodarstwie, w którym połączone ze sobą budynki tworzyły czworobok, mieszkała też jego 54-letnia bratowa Zofia oraz jej 27-letni syn Władysław z 18-letnią żoną Krystyną. Bratanek sołtysa również nie miał wiele areału, dlatego głównym źródłem utrzymania jego rodziny był etat w starachowickiej fabryce ciężarówek. Podobnie jak jego wuj, był we wsi poważany i lubiany. Choć stał na czele prezydium GRN i działał w ORMO, nie nadużywał swojej władzy. Jesienią 69 roku razem z Krysią niecierpliwie oczekiwał narodzin pierwszego potomka. W niedzielny poranek 2 listopada 69 roku, czyli w dzień zaduszny, rodzina Lipów uczestniczyła we mszy w kościele parafialnym w Pawłowie. Po skończonym nabożeństwie Mieczysław razem z matką i bratową wrócili do domu, a Władysław pojechał z Krysią do teściów.
Rodzice dziewczyny namawiali młodych, żeby zostali u nich na noc. Niestety ci postanowili spać u siebie. W międzyczasie sołtys zjadł obiad, po czym zajął się zbieraniem należności na podatki od spóźnialskich sąsiadów. Tego dnia przypadał ostatni termin przed wpłatą pieniędzy na poczcie. O 17:00 Mieczysław wpadł z kwitem do jednego ze znajomych, a ugoszczony wypił kilka kieliszków wódki i wkrótce się pożegnał. Chciał spędzić trochę czasu z żoną, ale okazało się, że ta położyła się wcześniej spać. Sołtys wrócił więc do kolegi na telewizję, a do swojej zagrody trafił dopiero około 23:00. W domu byli już wszyscy Lipowie. W końcu cała rodzina znalazła się w swoich łóżkach, przekonana o tym, że nic jej nie grozi. Murowany dom połączony z podpiwniczoną kuchnią, stodołą, szopą oraz stajnią był ogrodzony i niedostępny dla intruzów. Wejść na podwórko od frontu można było przez zadaszoną bramę, a ta była zawsze zamykana. Tylko najbliżsi Lipów wiedzieli, jak dostać się do środka po zapadnięciu zmroku. 64-letni Józef oraz jego synowie, 40-letni Czesław i 22-letni Adam byli jednak zdeterminowani. Starszy z braci zdradził, jak przebiegała organizacja napadu. Do ojca przyjechałem 2 listopada pod wieczór. Wszyscy trzej uradziliśmy, że Lipów trzeba zabić. Matka ubrała stół biały w obrus, postawiła na nim krzyż i kazała nam przysięgać, że odpłacimy te krzywdy, co nam Lipy wyrządziły. Adam początkowo bał się. Widać było, że nie chce z nami iść. Ale jak z ojcem wzięliśmy go do galopu, to zaraz się zmiarkował. Jemu też dałem siekierę, co mi ją ze sobą przywiózł z domu, oraz długi nóż drewniany z 2 ostrzami. Ojciec poszedł po broń. Wziął pistolety i stary bagnet. Ja wziąłem karabin i amunicję. Uzbrojona banda ruszyła pod dom sołtysa około 2:00 w nocy. Po krótkiej naradzie mężczyźni zdecydowali się wybić szybę w piwnicy i wejść przez wąskie okno od środka. Następnie dostali się na górę do kuchni, a z niej na podwórze. Tam zamaskowali twarze. Józef i Adam mieli po prostu pończochy. Natomiast Czesław wykazał się profesjonalizmem, zakładając kominiarkę zrobioną z czarnych dziecięcych spodenek. Stary Zakrzewski stwierdził, że trzeba wywabić któregoś z domowników. W tym celu kazał Cześkowi zwolnić konia z uwięzi, żeby narobił hałasu. Po jakimś czasie na ganku pojawiła się Zofia z latarką w ręce. Adam momentalnie doskoczył do kobiety i zdzielił ją w plecy siekierą. Ofiara bezgłośnie upadła na ziemię. Dalszą część historii zrelacjonował Józef. Kiedy Adam oporządzał Zośkę, ja z drugim chłopakiem wskoczyłem do mieszkania. Na łóżku leżał Władysław Lipa. Adam do niego dobiegł i nim tamten się podniósł, uderzył go nożem. Obok Władysława na łóżku spała jego żona. Wtedy krzyknąłem do Czesława: bij! Co oznaczało, że też ma zabić Krystynę Lipów. Posłuchał mnie, bo zaraz uderzył leżącą siekierą w głowę. Z polecenia Zakrzewskiego kolejną ofiarą stała się staruszka Marianna. Leżącą na posłaniu 80-latkę zamordował Adam. Dopiero wtedy bandyci dobrali się do sołtysa. Józef kazał mu oddać pieniądze, które dostał od rolników. Ten jednak twierdził, że wszystkie wpłacił już na poczcie. Napastnik nie uwierzył. Wreszcie Mieczysław wyjął spod siennika matki schowane banknoty. Kiedy Zakrzewski dostał co chciał, kazał gospodarzowi położyć się na kuchennej podłodze, a Adamowi uderzyć go siekierą. W międzyczasie do środka wczołgała się zakrwawiona Zofia. Czesław wyszedł na podwórko,
chwycił za leżącą przy szopie motykę i dobił nią ofiarę. Po rozprawieniu się ze wszystkimi lipami, mordercy przetrząsali dom w poszukiwaniu reszty pieniędzy i kosztowności. Wpadli też na pomysł zamaskowania strasznej zbrodni pożarem. Do wzniecienia solidnego ognia posłużyły dwa snopki siana. Zapałki zetknęły się również ze strzechą domu. Kiedy sąsiedzi zauważyli katastrofę i powiadomili dyżurnego komendy, była 3:20. Tamtej nocy było dużo krzyków, latania. Ludzie nie wiedzieli początkowo, co się dzieje, kto się pali. Potem wszyscy biegli do lipów. Wtedy na drodze, kiedy słychać było sygnał nadjeżdżających wozów strażackich, zobaczyłem Czesława Zakrzewskiego. Jak szedł spokojnie drogą. Mieszkańcy Rzepina rzucili się na pomoc. Wśród nich był również Adam, który na oczach matki ubrał się i wybiegł z domu z gospodarstwa gasić zagrodę sąsiadów. Po otwarciu drzwi płonącego domu, oczom ratowników ukazały się zakrwawione zwłoki 5 osób, które w pośpiechu wyniesiono. Wkrótce ogień strawił dach, pozostawiając tylko murowany szkielet ze sterczącym pośrodku kominem. Nie przetrwały też drewniane zabudowania gospodarcze. Było jasne, że w Rzepinie doszło do rzezi i celowego podpalenia. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że wszystkie ofiary miały wiele różnorodnych ran w okolicy głowy i twarzy. Natomiast Władysława dźgnięto też w klatkę piersiową oraz plecy. Większość z nich została zaskoczona we śnie. Kiedy ich mieszkanie stanęło w ogniu, wszyscy jeszcze oddychali. W trakcie oględzin gospodarstwa zabezpieczono kwitariusz sołtysa z zanotowanymi wpłatami na 4. ratę podatku gruntowego. Według zapisków lipa zebrał 27 272 zł, które wciąż powinny być w jego posiadaniu. Własne oszczędności rodziny razem z dużą pożyczką na budowę domu dla nowożeńców wynosiły około 75 tysięcy złotych. Żadnych pieniędzy nie odnaleziono. Śledczy przyjęli więc, że najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni był rabunek lub zemsta. Rzepinem zawładnął strach. Nikt jednak nie podejrzewał Zakrzewskich, którzy stwarzali pozory współczujących obywateli. Józef przyjechał na ceremonię pogrzebową w Pawłowie swoją bryczką, żeby przetransportować zwłoki na cmentarz. Natomiast zasmucony Adam niósł na własnych barkach trumny. Milicjanci rozpytywali okolicznych mieszkańców, ale nie potrafili uzyskać żadnych informacji. Na niewiele zdały się organizowane spotkania ani zaangażowanie proboszcza, który z ambony namawiał do współpracy z organami ścigania. Funkcjonariusze szukali więc jakichkolwiek punktów zaczepienia. Pierwsza hipoteza zakładała, że za rzeź odpowiadali cyganie, którzy tuż po pożarze płacili za zakupy dużymi nominałami. Wersja ta nie znalazła jednak potwierdzenia w dowodach. Mundurowi nie zamierzali się poddawać. Byli świadomi, że sprawców muszą szukać wśród lokalnej ludności. Napastnicy z pewnością znali rozkład pomieszczeń, działali przynajmniej we dwóch oraz mieli jakieś zatargi z ofiarami. Przyjęto też, że łączyła ich silna koleżeńska lub rodzinna więź. W ciągu 2 tygodni przesłuchano 120 osób, a wśród nich lokalnych pijaków, złodziei i włamywaczy. Dzięki temu na radarze śledczych pojawił się Czesław, który z racji swojego przestępczego hobby nosił przezwisko Kurzej. Kiedy milicjanci zapytali go, co robił feralnej nocy, mężczyzna odpowiedział, że po południu był u sołtysa z podatkiem. Około 18:00 pojechał rowerem do ojca, a do domu wrócił, kiedy rodzina już spała. O tragedii miał się dowiedzieć dopiero w poniedziałek rano. Wersja ta stała jednak w sprzeczności ze słowami jego żony Marii. Kobieta zaprzeczyła, że Czesiek nocował w jej domu.
Zgadzało się to z przytoczonym wcześniej zeznaniem innego świadka, który w momencie pożaru widział Kurzeja na drodze. Podjęto zatem decyzję o rozpracowaniu Zakrzewskiego. W międzyczasie grupa operacyjno-dochodzeniowa wyciągnęła zakurzone akta przestępstw, do których w ostatnich latach doszło w pobliżu Rzepina. Funkcjonariusze zauważyli dużo podobieństw między okolicznościami mordu Lipów a trzema wspomnianymi już zabójstwami. Bolesława Hartunga, który wracał z zabawy, Jana Rzaczkiewicza z Gromadzkiej Rady Narodowej oraz wiejskiego dentysty Jana Borowca. Śledczy nabrali przekonania, że wszystkie 8 osób zginęło z rąk tych samych sprawców. Śmierci łączyło miejsce, pora dnia, broń palna oraz długi nóż obosieczny użyty w 3 przypadkach. Idąc tropem zbrodni z nienawiści, milicjanci szczególną uwagę poświęcili tym, którzy z Lipami mieli jakieś zatargi. Wśród wytypowanych znalazła się też rodzina Zakrzewskich, zalegająca z dostawą około 7 ton płodów rolnych i 400 kg żywca. Co ważne, dzień po pożarze Józef spłacił należności kwotą 11 tysięcy złotych. Prawdopodobnie jeszcze z końcem 1969 roku, pod zarzutem kolejnego rozboju, za kratki trafił jego młodszy syn Adam. Chłopak nie zamierzał składać żadnych wyjaśnień. Udawał głuchego i nie odpowiadał na pytania o zabójstwo. Postanowiono zatem dokonać przeszukania gospodarstwa. Znaleziono wtedy 2 niewysłane pisma, jedno datowane na 10 stycznia 1970 roku, było listem do aresztowanego. Czesław przekonywał go m.in. o tym, żeby udawał głuchego. Drugi dokument dotyczył rzekomego przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata wcześniej. Kurzej w rozpaczliwych słowach opisał brutalny napad rabunkowy na dom swojego ojca. Znalazło się w nim zdanie, które dotyczyło Władysława Lipy. Pytałem się mojej matki Heleny, kto był. To mi powiedziała, że poznała przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej z Rzepina. Ostatecznie starszego z braci zatrzymano na początku kwietnia pod pozorem kradzieży drewna z państwowego lasu. Kiedy zapytano go, czy ma coś wspólnego z masakrą, padł na kolana i powołując się na Boga, zapewniał o swojej niewinności. Uparcie twierdził, że świadek, który feralnej nocy widział go na drodze, kłamał w ramach zemsty. Jego powodem miała być kradzież mleka, której Czesław kiedyś się dopuścił. Śledczy nie dali się jednak zwieść. Wówczas mężczyzna przestał odpowiadać przesłuchującym, a zaczął symulować chorobę psychiczną. Zachowywał się dziwacznie. Zdarzało się, że czołgał się po pokoju, płakał, powtarzając: boję się, żona mnie bije. Jadł tytoń z papierosa lub kurczowo trzymał się marynarki oficera. Udawanie problemów ze słuchem lub poczytalnością nie było dla Zakrzewskich pierwszyzną. Jeden ze świadków zeznał: Adam Zakrzewski, gdy miał być powołany do wojska, to stał się głuchy i do wojska nie poszedł. Ostatnio pracuje jako kierowca, a więc musi mieć dobry słuch. Kilka lat temu Czesław Zakrzewski dostał lipne papiery, że jest chory na umyśle. Wszyscy gadają, że Zakrzewskimi ktoś musi kierować i odpowiednio ich pouczać, jak mają postępować. To pewne jak amen w pacierzu, że oni mają broń i to nie tylko myśliwską. Przypuszczam, że Józef Zakrzewski posiada broń jeszcze z okresu wyzwolenia. Zlecone badania psychiatryczne wykluczyły jakiekolwiek problemy psychiczne u Czesława. Niebawem wyszło na jaw, że świadek miał też rację w drugiej kwestii. Zdegenerowana rodzina faktycznie posiadała tajemniczego opiekuna. Zanim jednak nowe nazwisko pojawiło się na ustach śledczych, niespodziewanie po 2 miesiącach symulowania obłędu Kurzej zmienił taktykę i postanowił ujawnić przedmioty związane z masakrą. Wskazał miejsce w obrębie zabudowań sąsiada, w których odkryto 3 pary pończoch Krystyny Lipy, 2 pary męskich rękawiczek, kilka kłębków wełny i zegarek marki Stołeczny, należący do zamordowanego Władysława.
kolejna skrytka znajdowała się w lesie i zawierała paczkę z rewolwerem Nagant, karabinem Mauser, granatem, amunicją, zakrwawionym płaszczem i maską na twarz z czarnej tkaniny. Czesław oświadczył, że wszystkie przedmioty należą do sąsiada Antoniego, który zaraz po pożarze zaczął je zakopywać. Przyłapany miał mu wręczyć 10 tysięcy złotych w zamian za milczenie. Zakrzewski był na tyle bezczelny, że kiedy podpisywał się na protokole przesłuchania, dodał adnotację o konieczności ofiarowania mu nagrody za zdemaskowanie groźnego przestępcy. Sąsiad rzecz jasna do niczego się nie przyznawał, ale i tak spędził w areszcie 6 długich dni. Zabezpieczone przedmioty wysłano do laboratorium celem sprawdzenia cech charakterystycznych broni palnej oraz porównania jej ze śladami na pociskach, od których zginęli Bolesław Hartung i Jan Borowiec. W domu Zakrzewskich zainstalowano podsłuch, natomiast w celi Czesława umieszczono agenta, który udawał skazanego i namawiał kolegę do zwierzeń. Kiedy Kurzejowi w końcu zebrało się na szczerość, kompan ostrzegł go, że za takie przewinienie grozi mu szubienica, a ratunkiem jest tylko Radio Wolna Europa. Naiwny rolnik uwierzył, że walczący z komunistami wywiadowcy odbiją go i wywiozą na zachód. Za jednego z tajniaków uważał niejakiego sędziego W, który okazał się wspomnianym już cichym pomocnikiem Zakrzewskich. Dochodzenie wykazało, że właśnie ten przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości od dawna im doradzał, sporządzał pisma procesowe i umarzał wytoczone sprawy. Poinformował ich też o podsłuchu oraz własnoręcznie nakreślił prośbę o uchylenie aresztu Adama. Za swoje usługi otrzymywał rozmaite płody rolne. Skorumpowany sędzia został później skazany na 4 lata więzienia w osobnym procesie. Jedenastego lipca za kraty trafił ostatni ze zwyrodniałej trójki, Józef Zakrzewski. Na rewolwerze wykopanym z lasu specjaliści znaleźli odcisk jego linii papilarnych, dlatego mężczyzna został zamknięty pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. Nie mógł przypuszczać, że już 2 dni później starszy syn postanowi poszukać pomocy i napisze obszerny list do Radia Wolna Europa. Czesław przytoczył w nim wszystkie popełnione zabójstwa, zapewniając, że była to słuszna walka z przedstawicielami komunistycznego reżimu. Do potwornego zestawienia dołożył jeszcze jedno – zamiar zabicia Jana K. z Rzepina w 1965 roku. Kurzej podpalił wówczas dom sąsiada, a jego 5-osobowa rodzina cudem wydostała się z płomieni. W wielu opracowaniach na temat sprawy pojawia się relacja Czesława o mrożącym krew w żyłach rytuale odprawianym przed każdym morderstwem. Przewodzić mu miała matka Helena, która stała obok krucyfiksu. Bogusław Sygit w słynnej książce Kto zabija człowieka roztacza taką wizję. Uklękli przy stole i matka rozpoczęła modły. Pod twoją obronę uciekamy się święta. A wszyscy powtarzali za nią. Gdy skończyła, wzięła do ręki gromnicę, trzykroć ją przechyliła i rzekła: na zgubę lipów, na zgubę. A mężczyźni odpowiedzieli jednym głosem: niech marnie zginą, niech zginą. Poza słowami Kurzeja nic nie wskazuje na to, że Helena cokolwiek wiedziała o zbrodniach. Józef Zakrzewski początkowo wypierał się wszystkiego, nawet gdy skonfrontowano go z synem. W końcu jednak i on nie wytrzymał. 6 sierpnia na klęczkach, płacząc przed milicjantami, potwierdził swój udział w mordzie sąsiadów. W jego ogródku pod krzakiem jaśminu śledczy znaleźli 2 słoiki z pieniędzmi splamionymi krwią. Niezwykłe odkrycie czekało też na ganku. W brzozowej miotle tkwił wbity nóż, którym zadano ciosy 3 ofiarom. W obliczu tak twardych dowodów Zakrzewski przyznał się do zabójstwa Rzaczkiewicza i Borowca. Najdłużej nieugięty pozostał Adam, chociaż i on miesiąc później przestał udawać głuchego.
po czym opisał cały przebieg zajścia w rzepinie. Helena Zakrzewska nie dożyła procesu. We wsi mówiono potem, że szkoda, bo powinna dowiedzieć się, jakie gadziny wydała na świat. Jej synowa Maria żaliła się w miesięczniku Przemiany, że nie tylko dorośli, ale też dzieci wracające ze szkoły rzucały kamieniami w okna przerażonej kobiety. Ponoć 65-latka tak bardzo się bała, że nawet w zimne jesienne noce uciekała na pole i spała pod krzakiem malin. Doprowadziło to do ciężkiej choroby nerek oraz serca. Przed świętami Bożego Narodzenia córka Zofia w końcu zabrała ją do jadownik. 2 miesiące później Czesław napisał list do prokuratury, w którym rozpaczał nad ciężkim losem matki nękanej przez szwagra i zapewniał, że seniorka o żadnym zabójstwie nie wiedziała. Błagania o otoczenie Heleny opieką nie zdały się na wiele. Zakrzewska wkrótce zmarła, a Zofia wyliczała dziennikarzom, ile musiała zapłacić za każdą rzecz związaną z pogrzebem. Głośny na całą Polskę proces rozpoczął się w marcu 71 roku przed Sądem Wojewódzkim w Kielcach. Sala pękała w szwach, a zza jej okien, na drzewach i płotach złorzeczyli zbrodniarzom ci, którym nie udało się zdobyć biletu wstępu. W rozprawach uczestniczyli też kamerzyści, których materiał wyemitowano w telewizji. Dzięki nim wciąż można zobaczyć oryginalne nagrania ukazujące 3 przestraszonych mężczyzn. Słowo ludu tak opisało morderców. Józef Zakrzewski, 66 lat. Mały, niepozorny, w butach z cholewami. Przez cały czas miętosi czapkę w ręku. Czesław Zakrzewski, lat 42. Również dość lichej budowy. Bardziej od ojca opanowany. Często kładzie głowę na ramię, jak człowiek drzemiący w poczekalni kolejowej. Adam Józef Zakrzewski, 24 lata. Po wprowadzeniu na salę przez długi czas nie mógł opanować płaczu. Oskarżeni z trudem odpowiadają na pytania dotyczące ich personaliów. Nie pamiętają, kiedy się urodzili, kiedy żenili, jakie mają imiona ich dzieci. Józef Zakrzewski mówi, że nie słyszy i mdleje. Głośno zawodzi i jęczy. Adam krztusi się łzami. Czesław wybucha płaczem, gdy mówi, że ma 3 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, ale nie potrafi powiedzieć, czy to są chłopcy czy dziewczynki. Mówi tak cicho, że trudno go zrozumieć. Akt oskarżenia liczył 57 stron. W dokumencie wypunktowano 18 przestępstw, w tym zabójstwo 8 osób i próbę zabójstwa rodziny K. Oprócz Zakrzewskich przed sądem przemawiało 70 świadków, 13 biegłych psychiatrów i psychologów oraz 4 ekspertów kryminologii. W 5 dniu procesu Józef, który znów wypierał się zbrodni, nie wytrzymał napięcia. Przyznał się do rzezi na Lipach i obciążył Czesława. Równocześnie zapewniał, że Adam jest niewinny, bo do napadu poszedł pod przymusem, jak ta krowa do szlachtuza. Różnica, z jaką ojciec traktował swoich synów, rysowała się bardzo wyraźnie. Stary Zakrzewski płakał nad losem młodszego, a o jego bracie mówił, że był nieusłuchliwym i niedobrym dzieckiem. Kurzej po konfrontacji z Adamem również starał się go wybielić. Biegli psychiatrzy zbadali oskarżonych 3-krotnie. Lekarze stwierdzili u nich psychopatię powstałą na podłożu negatywnych wpływów wychowawczo-środowiskowych oraz niski poziom intelektualny. W ich opinii Józef i Czesław byli mściwi, okrutni, chłodni uczuciowo, kłamliwi i nieszczerzy. Ponadto bracia bali się ojca i żywili do niego żal za sposób, w jaki ich traktował. Na wniosek jednego z obrońców przeprowadzono pogłębione analizy, w których w wyniku ujawniono ograniczone zmiany w mózgu i korze mózgowej Czesława po urazie z okresu dzieciństwa. Fakt ten ostatecznie nie wpłynął na stanowisko specjalistów.
Kurzej, podobnie jak jego brat i ojciec, byli zdrowi psychicznie oraz w pełni świadomi swoich czynów. Wyrok w sprawie bestii z Rzepina zapadł w 20 dniu procesu. 28 czerwca 1971 roku Józef i Czesław Zakrzewscy, którzy oprócz rzezi Lipów mieli na sumieniu również trzy inne morderstwa, otrzymali karę śmierci. Adam został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, ponieważ uznano, że zabójstwo popełnił pod presją i rokuje nadzieję na resocjalizację. W listopadzie tego samego roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy decyzję Sądu Wojewódzkiego, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Józef i jego najstarszy syn spotkali się z katem w więzieniu Montelupich w Krakowie już 16 lutego 1972 roku. Ponoć tuż przed egzekucją Czesław przeszedł załamanie nerwowe. Jego ojciec pozostał natomiast twardy. Nie skorzystał nawet ze spowiedzi. Wbrew przewidywaniom marny koniec nie ominął też Adama, który kilka lat później powiesił się w swojej celi. Stracenie Zakrzewskich zbiegło się z emisją kilkuodcinkowego reportażu telewizyjnego o rzepińskich zbrodniarzach. Dziennikarze prasowi pojawili się wówczas we wsi m.in. po to, żeby zapytać mieszkańców o rzekome zdewastowanie dawnego domu skazańców, który stracił wszystkie okna, drzwi, meble i dach. Zarówno sąsiedzi morderców, jak i komendant MO w Pawłowie zapewnili, że nic takiego nie miało miejsca, a za szaber gospodarstwa odpowiadają Zofia i Maria. Kobiety zaczęły toczyć ze sobą zaciętą walkę o majątek Józefa, który stopniowo popadał w ruinę. Do dziś nie ostało się też nic z zabudowań Lipów. Spalone domostwo można jednak zobaczyć na przejmujących czarno-białych zdjęciach. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.